dochodzimy do naszych męczenników. Munire, dinieris me Domine Jezu Christi, Signor Santissime Crucis Tue, a concedere dinieris mihi, usicutam crucem sanctorum tuorum reliquis efertam, ante pectus meum teneum, sic semper mente retineam et memoriam passionis et sanctorum victorias martir. Oto od mea modlitwa, oto modlitwa jako od mea biskup, zakładając krzyż pektoralny. Racz mnie umocnić, Panie, znakiem Twego krzyża i spraw, abym tak jak ten krzyż z relikwiami świętych noszę na swojej piersi, tak zawsze miał myśl i pamięć Twojej męki i zwycięstwo, jakie odnieśli Twoi męczennicy. Dzisiaj czynię to wezwanie modlitwą całego Kościoła w Polsce, który niosąc od tysiąca lat znak męki Chrystusa wciąż odradza się z posiewu krwi męczenników i żyje pamięcią zwycięstwa, jakie oni odnieśli na tej ziemi. Dziś właśnie świętujemy to zwycięstwo. Świętujemy zwycięstwo tych, którzy w naszym stuleciu oddali życie dla Chrystusa, oddali życie doczesne, by posiąść je na wieki w Jego chwale. Jest to zwycięstwo szczególne, bo dzielą je duchowni i świeccy, młodzi i starzy, ludzie różnego pochodzenia i stanu. Pośród nich jest arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, pasterz diecezji płockiej, zamęczony w Działdowie. Jest biskup Władysław Goral z Lublina, torturowany ze szczególną nienawiścią tylko dlatego, że był biskupem katolickim. Są kapłani diecezjalni i zakonni, którzy ginęli, gdyż nie chcieli odstąpić od swojej posługi i ci, którzy umierali, posługując współwięźniom chorym na tyfus, są umęczeni za obronę Żydów, są w gronie błogosławionych bracia i siostry zakonne, którzy wytrwali w posłudze miłości i w ofiarowaniu udręk za bliźni. Są wśród tych błogosławionych męczenników również ludzie świeccy. Jest pięciu młodych mężczyzn ukształtowanych w salezjańskim oratorium. Jest gorliwy działacz akcji katolickiej. Jest świecki katecheta zamęczony za swą posługę. I bohaterska kobieta, która dobrowolnie oddała życie w zamian za swą brzemienną synową. Ci błogosławieni męczennicy i męczennicy wpisują się w dzieje świętości ludu Bożego pielgrzymującego od ponad tysiąca lat po polskiej ziemi. Jeśli dzisiaj radujemy się z beatyfikacji 108 męczenników duchownych i świeckich, to przede wszystkim dlatego, że są oni świadectwem zwycięstwa Chrystusa, darem przywracającym nadzieję. Gdy bowiem dokonujemy tego uroczystego aktu, niejako ożywa w nas wiara, iż bez względu na okoliczności we wszystkim możemy odnieść pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Błogosławieni męczennicy wołają do naszych serc:
Uwierzcie, że Bóg jest miłością. Uwierzcie na dobre i na złe. Obudźcie w sobie nadzieję. Niech ta nadzieja wyda w was owoc wierności Bogu we wszelkiej próbie. Raduj się, Polsko, z nowych błogosławionych. Reginy, Edmunda i 108 męczenników. Spodobało się Bogu wykazać, że można bogactwo Jego łaski na przykładzie dobroci Twoich synów i córek w Chrystusie Jezusie. Oto bogactwo Jego łaski, oto fundament naszej niewzruszonej ufności, zbawczą obecność Boga na drogach człowieka w trzecim tysiącleciu. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków.